Cześć, z tamtej strony Piotr, a z tamtej strony Dogecoin z kanału Co nowego w tweetach Ilona Maska. Nie wiem, czy słyszeliście tę sensacyjną informację, ale Behemoth sprzedaje fragmenty filmików za kilka tysięcy złotych. O co chodzi? O co chodzi? O jacie, ale szok, ale niedowierzanie. Witajcie w kolejnym szybkim strzale. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o pieniądzach, ale też nowych technologiach. Także kolejny odcinek szybkiego strzału, kolejny odcinek o pieniądzach. Pawle z kanału dla pieniędzy. Dapczemy ci po piętach. Jeszcze 10 lat i będziemy tam, gdzie ty byłeś ze swoim kanałem 5 lat temu. To co, że dopiero on istnieje od 4 lat, ale będziemy tam. Tak, dobra. To o co w końcu chodzi? Jeśli jesteście subskrybentami jakiejś newslettera Behemoth, tak? Dobrze mówię? To mogliście dostać taką wiadomość. Jest 7. rocznica wydania albumu The Satanist i Behemoth postanowił to świętować w dosyć nietypowy sposób, bo wypuszczając bardzo limitowany, na razie nazwijmy to w uproszczeniu, merchem. Ten merch to przygotowane we współpracy z Rowanem i Cassidym, malarzem z Bali, seria 7 obrazów, które zostały następnie ożywione komputerowo, zmienione w animacje, a Orion dodał do nich zremiksowane fragmenty The Satanist. Mamy więc tak naprawdę do czynienia z 7 trwającymi kilkadziesiąt sekund filmikami pokazującymi te trochę w wersji 3D te malunki Rowana Cassidy'ego, które zostały następnie wystawione na aukcji. I tutaj już może wam się pojawić kolejny dzwonek, pojawić w głowie czerwona flaga, o co właściwie chodzi. Przecież te filmiki każdy może sobie obejrzeć w internecie, przecież każdy może sobie taki filmik zapisać na dysku. Jaka aukcja, czemu ktoś miałby w ogóle chcieć płacić za to pieniądze? Oczywiście zakładamy, że nie wiecie, czym są NFT. Czyli non-fungible tokens, niewymienialne, niezastępowalne tokeny. Czyli wchodzimy tutaj do świata nowych technologii, do świata kryptosztuki. Do świata blockchain. Do świata kryptowalut. Postaramy się wam trochę to na początku, dla tych, co nie wiedzą, bo to jest nowy trend, wyjaśnić, o co chodzi. Dla tych, co wiedzą, zaznaczamy, że będziemy się tutaj posługiwać dużymi uproszczeniami i sami też nie jesteśmy ekspertami od tematu, więc jeśli interesuje was zdanie eksperckie, to nie tutaj. My chcemy tylko zbudować wam kontekst do tego, co tu się dzieje. Jeśli będziecie zainteresowani tym bardziej, no to oczywiście jakieś linki do bardziej szczegółowego wytłumaczenia są w opisie, bo my też możemy jakieś tutaj błędy zrobić, jakiś ten, oczywiście postaramy się tego nie zrobić, ale no to jest temat, to jest zakres wiedzy, który zwykle nas jakoś nie interesuje może tak bardzo, ale jest to na tyle ciekawe i na tyle nowe, na tyle w świecie muzyki dopiero, nie tylko zresztą w świecie muzyki, w świecie sztuki ogólnie odkrywany temat, że warto na ten temat teraz już pogadać. Czym jest NFT? No, poza tym, że non-fungible token. Non-fungible token, czyli niewymienialnym tokenem, aktywem cyfrowym. Czyli możecie o tym myśleć jako o niepodrabialnym, niezniszczalnym certyfikacie własności dotyczącym czego? Reprezentacji jakiejś sztuki. Dlaczego jest niezniszczalny? Dlatego, że korzysta z technologii blockchain, czyli tej samej, której wykorzystuje się przy kryptowalutach. Tak jak na przykład, gdy płacicie za zakupy kartą w sklepie, za normalne fizyczne zakupy, w momencie, gdy tą kartę przykładacie, to system wysyła do waszego banku zapytanie: hej, ta osoba chce zapłacić tyle a tyle pieniędzy tej osobie, więc system sprawdza, czy macie te pieniądze zapisane właśnie w tym rejestrze bankowym na waszym koncie. Jeśli jest ich wystarczająca ilość, spoko, puszcza dalej informacje do banku właściciela sklepu, tak? I tam z kolei ten rejestr banku potwierdza: ok, przyjęliśmy te informacje, zapisujemy w tym wirtualnym rejestrze, że ta osoba teraz ma te pieniądze, a w waszym banku zapisują, że wy już ich nie macie. Więc chodzi o takie, no, o to, że pieniądz jest w zasadzie wirtualny, nie istnieje. I teraz tak, technologia blockchain wykorzystywana przy kryptowalutach pozwala na obejście systemu bankowego,
przez to, że ten cały rejestr transakcji jest dostępny na dobrą sprawę publicznie. W momencie zawierania transakcji cała historia jakby poprzednich transakcji jest widoczna w tym bloku informacji, stąd blockchain. I dlatego każdy użytkownik tej sieci może sobie to zweryfikować. Dlatego też te NFT właśnie również są niepodrabialne i niezniszczalne, bo nie funkcjonują tak, znaczy teoretycznie niezniszczalne, jeśli słońce wybuchnie, no to sorry, ale tak długo jak istnieją te blockchainy, te publiczne rejestry wirtualne, tak długo ten wasz token będzie istniał, bo to jest po prostu informacja. I tak, teraz wchodzimy w rejon troszkę abstrakcyjny, bo okazuje się, że jako właśnie ten token możemy sprzedawać prawa do fragmentów sztuki, na przykład do pierwszego tweeta, do jakiegoś obrazu, do fragmentu muzyki, do animacji. I również tu ich wartość jest, rzecz jasna, czysto spekulatywna, czyli tyle, ile ktoś za to zapłacił, tyle będzie warte, tak? Ale mamy tą walidację, jakby cała sieć użytkowników, cały ten blockchain potwierdza, że faktycznie ta transakcja została zawarta, faktycznie ktoś zapłacił za to te pieniądze i potencjalnie, jeśli w przyszłości będzie chciał sprzedać dalej ten wirtualny certyfikat własności, to również będzie to potwierdzone, tak? Więc nie da się jakby skopiować tego pierwszego tweeta, bo to nie chodzi o samo jakby to, co możecie zobaczyć sobie na ekranie komputera, ale właśnie o tę informację w publicznym rejestrze, że to jest wasze. Więc dochodzi do specyficznej sytuacji, gdy tak naprawdę tego tweeta możecie powielać wielokrotnie, zapisywać na dysku, wysyłać znajomym i tak dalej, ale certyfikat, aktywo cyfrowe jest wasze cały czas, tak długo jak macie właśnie no, dostęp tam do tego portfela wirtualnego. Ta technologia zaczęła się pojawiać już w 2012 roku, gdy ludzie zaczęli się bawić w adopcję wirtualnych kotów. I te koty osiągały zawrotne ceny, nawet dochodzące do 100 tysięcy dolarów. Popularniejsze się to zrobiło w 2017 roku. Tak naprawdę już wybuchło, przedostało się do popkultury, do kultury w ogóle. Powiedzmy w grudniu zeszłego roku, gdy zaczęło się tym interesować wielu celebrytów, wielu producentów muzyki elektronicznej, na przykład Steve Aoki czy Deadmau5, który wypuścił 6 tysięcy właśnie takich gifów, animacji, fragmentów klipu, fragmentów koncertu, o łącznej wartości też właśnie chyba 100 tysięcy dolarów. W końcu doszli do tego naprawdę duzi gracze, na przykład NBA. W marcu zainteresował się tym na przykład klub Juventus, który wypuścił serię kolekcjonerskich kart z piłkarzami. No i wszystko wygląda na to, że teraz ten rynek, ta technologia, ten trend jest w fazie wznoszącej się, w fazie hype. I tutaj właśnie pojawia się też muzyka. Chociażby jeśli chodzi o poletko metalowe, no to Megadeth sprzedał taki token, takie NFT, fragment klipu z Vickiem Rattleheadem, logo zespołu. I teraz właśnie dołączył do tego jeszcze nasz rodzimy Behemoth, który jak zawsze, jak widać, jest na bieżąco, trzyma rękę na pulsie, zaschło mi w ustach aż. To ja teraz nawilżę gardło i dodam coś od siebie. To nie jest tylko tak, że sprzedawana jest, powiedzmy, sztuka mniej lub bardziej szeroko uznawana za jakąś wartościową. Nie tylko możecie kupić, powiedzmy, nie wiem, zanimowaną Mona Lizę, oczywiście w cudzysłowie, czy gifa z Vickiem Rattleheadem. Możecie też na przykład kupić kartę z Pepe the Frog, z rzadkim Pepe the Frog typu Pepe Homer, ale też możecie kupić album Kings of Leon. Początkowo mieli być pierwszym zespołem, który wypuści swój album jako NFT. Ostatecznie stali się drugim albo nawet trzecim, no bo oczywiście każdy chce być tym pierwszym. Każdy chce figurować jako ten pierwszy. No ale Kings of Leon było tym najgłośniejszym przypadkiem. No i na swoim nowym albumie When You See Yourself też można go posłuchać
oczywiście na Spotify, na wszystkich możliwych tych miejscach kupić normalnie, ale jako NFT też wcześniej funkcjonował. Dochody z tego albumu, dochody ze sprzedaży tego albumu wyniosły prawie 2 miliony dolarów. Więc to już są kwoty naprawdę spore, a nie są największe, bo na NFT można zarobić nawet kwoty rzędu 60 milionów dolarów za jakieś pixelarty, za awatary, za fragmenty animacji, krótkie animacje. To jest naprawdę już spory rynek, już na samym starcie. Oczywiście eksperci przewidują, że potem będzie spadał, jak przebije się przez jakąś bańkę i jaka będzie przyszłość, nikt jeszcze do końca nie wie. Oprócz Megadeth, Behemoth, Kings of Leon, swoje NFT na rynek wypuszczali chociażby Grimes, Ja Rule, Shawn Mendes, Lil Pump, Mike Shinoda, czy pośmiertnie MF Doom swoje maski w formie elektronicznej. Nic dziwnego, że Behemoth zdecydowało się na taki ruch, patrząc na ich poprzednie biznesowe ruchy. To jest zespół, który jest raczej znany ze sprawnego przelewania na pieniądze z swojego merchu, jest znany z tego, że potrafi upłynnić hype na nich. No i właśnie NFT od Behemoth to jest 7 pieczęci. 7 animacji, jak Piotr wcześniej wspominał. Krótkie, do tego dochodzą utwory towarzyszące tym animacjom. Każda z tych animacji trwa jakieś 20-40 sekund. Słyszymy w tle zmiksowane przez Oriona ścieżki z The Satanist. I powiem, że, no bo można ich posłuchać, powiem, że nawet fajny miks. I jakby to się ukazało na jakimś albumie z remiksami, chętnie bym posłuchał, bo brzmi to ciekawie. Takie ambientowe, minimalistyczne traki, fajnie. Jeśli chodzi zaś o ceny, w jakich te NFT od Behemoth obecnie, w momencie, w którym to nagrywamy, są, bo oczywiście można je, użytkownicy mogą je licytować. Ceny się zaczynają od setek dolarów, aż do 3000 coś za pieczęć siódmą. Teraz moja pora na zwilżenie gardła. Leci z tym. Siódma pieczęć, no trudno się dziwić faktycznie, póki co prowadzi w tych licytacjach. Behemoth postanowił te dwa światy fizycznej i cyfrowej sztuki połączyć. I zwycięzcy tych aukcji, oprócz tego, że staną się posiadaczami tych NFT i to one de facto będą mieć tę wartość wylicytowaną, to dostaną w bonusie jeszcze faktycznie ręcznie wykonane przez artystę, podpisane przez artystę i zespół wydruki, kopię po prostu tych obrazów, więc... To jest ciekawy, tak, bezpieczny ruch dla osób, które nie do końca są tym jeszcze zainteresowane, ale coś tam słyszały, może się zainteresują, mają na to pieniądze, mogą w ten sposób wejść, bo mają nie tylko te elektroniczne rzeczy, ale przy okazji właśnie namacalne, więc to jest nie tylko, że to, że Behemoth wkracza w NFT, ale robi to też w taki sposób, jest ciekawe i może posłużyć jako przykład dla następnych muzyków, zespołów metalowych, które będą chciały to zrobić, skapitalizować. Jasne, z jednej strony ktoś może to nazwać skokiem na pieniądze albo sondowaniem rynku, z drugiej strony NFT może stać się takim narzędziem, które trochę odczaruje de facto ten świat cyfrowy jako wysysający pieniądze z artystów i muzyków i trochę pozwoli na uczciwszych zasadach i użytkownikom, i artystom wymieniać się tą sztuką, tak? Tak jak do tej pory przede wszystkim postrzegany był jakby jako coś, co zwiększa dostępność, ale zmniejsza dużo bardziej sprzedaż, to w ten sposób być może doczekamy się, jeśli stanie się to naprawdę powszechne, czegoś pozwoli, no nie wiem, wyedukować odbiorcę, że za sztukę też trzeba płacić, a jednocześnie kupując, oczywiście w przypadku różnych NFT ta licencja różnie może wyglądać, ale zasadniczo kupujecie po prostu ten przedmiot, który kupujecie, a nie tylko licencję do słuchania muzyki. Jak gdybyście na przykład zapłacili w iTunes jakiś utwór, to kupujecie tylko licencję do odtwarzania muzyki, a nie utwór de facto, a tutaj kupujecie jego cyfrowy, no, inną cyfrową reprezentację na własność. Bo tak jak... Tak, ale niekoniecznie prawa autorskie. Tak, nie prawa do komercyjnego wykorzystania, prawa autorskie... ale to, co kupicie, jest wasze. Dokładnie. Jakbyście kupili płytę CD na przykład, tak, tylko że
nie istniejącą de facto. Dokładnie. Tak jakbyście kupili na przykład dzieło sztuki, jesteście właścicielami dzieła sztuki, obrazu, niekoniecznie macie prawa do jego reprodukcji, do jego tworzenia jego kopii, sprzedawania, rzucania na koszulki i tak dalej. Możecie mieć, ale niekoniecznie macie, raczej nie macie, możecie. To zależy wszystko od... Kupujecie sobie faktyczną Monalizę do salonu i nikt wam jej nie zabierze, ale nie możecie jej właśnie wrzucić na koszulki, pampersy i tak dalej. Jeśli chodzi o fałszerstwa, to one są teoretycznie niemożliwe, ale zdarza się i to robią sami artyści, że sprzedają te tokeny, jakby, które wyglądają tak samo, tylko są numerowane. Więc mamy tutaj do czynienia trochę jakby z sytuacją kart kolekcjonerskich, które mają bardzo limitowane wydanie, albo limitowanych wydań CD, tak? Tylko że zamiast tego numeru na pudełku, to one mają ten numer w rejestrze i niby są takie same, ale jednak każdy jest unikalny i tą unikalność bardzo łatwo można sprawdzić dzięki temu systemowi blockchain. Dobra, co jeszcze mamy do powiedzenia na ten temat? Ja może tak od siebie dorzucę, że ja niespecjalnie jestem fanem spekulacji. W momencie, gdy się biorą za to bardzo duzi gracze, to mi ten entuzjazm bardzo szybko zaczyna spadać i widzę w tym narzędzie raczej do tego, żeby bogatsi byli jeszcze bogatszymi, ale kto wie, i NFT, i Ethereum być może jednak staną się narzędziem jakimś, które w przyszłości stanie się nam potrzebne, niezbędne wręcz, bo możliwości ta technologia ma ogromne. Czy według nas, według mnie, to jest skok na kasę przez behemot? Pewnie. Ale niezwykle kreatywny, wyprzedzający innych graczy, którzy potencjalnie mogliby wkroczyć na rynek NFT w odpowiednim momencie, kiedy NFT jest we wznoszącym trendzie, z ciekawymi materiałami, bo mamy tutaj do dyspozycji nowe obrazy animowane z dołożonym specjalnymi kompozycjami stworzonymi przez zespół, zmiksowanymi przez Oriona, plus dostaje się tutaj osoba, która wylicytuje dany NFT, jeden z siedmiu, dostaje collectible, dostaje fizyczną też rzecz. Więc zrobili to naprawdę sprawnie, interesująco, ciekawie. A jak wy to oceniacie, no to napiszcie może w komentarzach. Dla mnie to jest niezwykle ciekawe i Behemoth kolejny raz wyprzedza tutaj konkurencję w taki sposób niezwykle kreatywny, bo nie oferują, powiedzmy, nie wiem, zanimowanej okładki The Satanist, nie? Mogliby to zrobić. Macie tutaj gifa z The Satanist, jak nie wiem, czy jakieś gify z koncertów i koniec. Nie, tutaj rzeczywiście jest, widać, że włożyli w to pracę, musieli pewnie artyście zapłacić, artysta też pewnie dostanie z tego NFT swoją dolę. Mniejszą, większą, nie wiem, nie znamy tych szczegółów. Właśnie się zastanawiam, czy mu zapłacić jakąś stawkę, czy... Umówili się na przykład na procent, wiesz, z tego, co tam ktoś wylicytuje ostatecznie. No podejrzewam, że procent, bo jest to wciąż tak płynne, tak niepewne na zasadzie, czy będzie to ostatecznie 5000 za jedną pieczęć, czy może 10000, 50000, 100000. Kto wie, na pewno zyski mogą być z tego ogromne. NFT is a digital token, but what you're getting also is a physical thing, a piece of art actually, one of seven handmade prints by Rowan Cassidy, and you're gonna get it signed by the artist himself plus the entire band. Pamiętajcie, ten film to nie są porady finansowe, nie zachęcamy was do inwestowania i tak dalej, w żadnym wypadku nie obiecujemy żadnych zysków, to jest takie... Szybkie nakreślenie kontekstu dla sytuacji wokół sztuki. I po prostu jest to ciekawostka. Tak jest. Która myślę, że może was zainteresuje, może nie, ale teraz przynajmniej wiecie. To tyle, jeśli chodzi o ten szybki strzał od nas. W przyszłym odcinku może dla odmiany coś nie o pieniądzach, chociaż kto wie, bo nie planujemy tych odcinków, nagrywamy jak się jakiś temat pojawia, a jeśli wy natraficie na jakiś temat, który waszym zdaniem powinniśmy tutaj przegadać, opowiedzieć o nim, zabrać się za niego, jest na tyle ciekawy, że warto o nim coś powiedzieć, to oczywiście dawajcie znać. Czy tutaj, czy w specjalnym wątku na Discordzie, do którego się dostaniecie przez naszą grupę na Facebooku. Od nas to taki nasz blockchain trochę.
Cześć. Cześć.